Witam bardzo serdecznie, widzowie. Jak wiecie, ja nie mam prawa jazdy, co oznacza, że może być dzisiaj śmiesznie. Na pewno będzie, ponieważ pobrałem gierkę, w której będziemy uczyć się jeździć samochodem. I dzisiaj najpierw zdam wirtualne prawo jazdy, a potem mam nadzieję, że uda mi się zdać to prawdziwe. Aczkolwiek po tym, jak dzisiaj będę jeździć, może się okazać, że się nie nadaje do jazdy na ulicę. No to jest mój egzaminator. Ja jestem egzaminatorem, proszę państwa, i mam porządne okulary, więc wszystko będę widział. A więc tak, proszę uruchomić silnik i przygotować się do jazdy. Dobra. Odpalam silnik. Od zygzaka, dobra, okej. Muszę pan wykonać tylko dwa błędy. Tylko dwa błędy? Dobra, zatrzymuję się tu. Czy jest pan gotowy? Jestem gotowy. To proszę, przód i tył. Ale to nie ma takiego zygzaka normalnie, nie? Na tych... No, proszę przejechać. Okej. To nie ja tu przetrąciłem ten pachołek, jak co? Nie mam wspomagania. Włączył mi się kierunkowskaz, ale to chyba nie problem. Dobra. Muszę zatrzymać i teraz wrócić tyłem. Ja w ogóle nie czuję tego... Nie może się pan zatrzymać, tylko tak powiem. Co ty gadasz? Tak? Ej, dobra, nie wiem co wyprawiam, ale... Jak mi się tu... No niestety, egzamin niezaliczony. No nie wiem co się stało. Aha, tak to się wyprawia. To czekaj, to mogę na tej kamerze, bo ja nic nie czuję na tamtej. Ja nie mogę, tego się w ogóle nie, dobra, czekaj, ja chcę zrobić tak, jeszcze raz, spokojnie, damy radę. Jak ty trącisz pachołki nawet z tej kamery. No dobra, spokojnie, bo ja po prostu chciałem się tam dostać. Daję R-kę. O kurde, ale on szarpie do tyłu. Dobra, eeeś! No już egzamin niezaliczony. Dobra, a możesz się do mnie odczepić, kurde hejterze? Jeszcze raz. Ja jestem tylko egzaminatorem. Już kręcimy. No, za późno troszkę. Już odkręcę. Nie mogłem jeszcze, bo to jest zygzak. Kurde, jak zygzak makuj tutaj lecę! Dobra, darujmy sobie cofanie, bo... Ale stary, takiego zygzaka nie ma na tym, jest L-ka. Dobrze, no, idźmy na rampę w takim razie, proszę pana. Błędy. O kurde, jaką miała szybę rozwaloną. Będzie mi to wybaczone? W życiu. No proszę państwa, na państwa. Czyli co teraz? Proszę jechać na rampę. Na rampę? Tak, nie na skrzyżowanie, na rampę. No to... Ja się boję, że my nie wyjedziemy w ogóle z tego wordu. Nie no, spokojnie, musimy wyjechać, to na pewno damy radę. Ale tutaj jest strefa ograniczonej prędkości, to jest 30 na godzinę się jeździ. To proszę się zatrzymać, stop. I teraz ruszamy, żeby nie zgasło. Gdzie do 5000, co go pałuje? A ile? Pochylenia zaliczone, proszę się zatrzymać. Ej, ale to ogólnie w ogóle o wiele łatwiej jest z tej grze niż na żywo, nie? Bo robiłem to na żywo już i nie wiem, czy zaliczyłeś mi to? Tak, pochylenia zaliczone. Gratulacje. Jedziemy na miasto, teraz zaczną się jaja, proszę państwa. Dobra, ja w końcu, bo to jest to, ja w końcu muszę zacząć jeździć. Kręcamy w prawo. Już kierunkowskaz nawet uczyje, patrz. Tak, już jesteś egzaminowany normalnie, proszę wszystko używać tak i się stosować do znaków. Jeśli nie wykonuję, nie mówię żadnej komendy, jedziemy prosto. Zgodnie ze znakami. Gdzie ja tu widzę prędkość, którą jadę? A w lewym górnym rogu widzę, dobra. Nie wiem, jakie tu jest ograniczenie prędkości nawet, szczerze mówiąc. Dobrze, już wyjeżdżamy na główną drogę, proszę się stosować i jedziemy. Dobra, git. Nie no, chill, myślę, że na luzie. Nie wiem, jakie tu jest ograniczenie? O, wyprzedzają mnie to pewnie. Ile? A to pan ma wiedzieć. No ale... zabudowanym. No to ja nie wiem ile, to nie jest zabudowane. To jest kontroluję, nie, kontroluję. Dobrze, nie ekonomiczna jazda. Co? Pan jeździ na dwójce cały czas. A. No, ale to mi nie powiedział pan, że tak ale nie można. Ja mam wiedzieć, czy ty? Już mam ten odruch, że sprzęgło naciskam zaraz przy hamowaniu. Bardzo dobrze. Brak ostrożności. No co? Co zrobiłem złego teraz? Nie rozglądałeś się w lewą stronę, mogło ci to zjechać. Zaufałem mojemu przed koledze z przodu. To ile już ma błędów? 3, już byś dawno nie znał. Dobra, skręcamy w lewo. No, ale co tak pójdzie? To jest nakaz prosto, Dobra, jest prosto. Idziemy w lewo. Trzeba było kierunkowskazu, ale ja zmieniałem pas, to dlatego użyłem. Dobrze, zrozumiemy. Już przypomnę, że jest 50. No skąd ty to wiesz? Gdzie był znak? Nie. No skąd ty wiesz, że jest 50 nagle, jak my przez las jedziemy? Lepiej jechać 50. No dobra. Dobra, no tutaj na 100% jest... Nie zmieniłem, po prostu zapatrzyłem się na biegi. Pasa ruchu bez kierunkowskazu. Piąty błąd. A ty się czujesz chyba w tej roli, co? Ty kurde, że znam. Ty się Krawkę znasz. No gdzie jest jakieś miasto? Nie wiem, nie ja tu mieszkam. Co pan jeździ pierwszy raz po tych rejonach? No. Ej! No co to było? Nieroztropna jazda. Jak moja nieroztropna jazda? Ty powinieneś zachować odległość od poprzedzającego samochodu. Ale debil mi hamuje przede mną. No, ty masz zachować taką odległość, żeby hamować. Bardzo nieodpowiedzialni kierowcy tu są w tej grze. No twoje błędy. Co wam tam już? No wszystko. Dobra. W dupie cię mam. Ale go! O kurde! Nie no, wysiadam. Eee!
Stój! Jak ten człowiek ma jeździć w przyszłości? Egzamin niezaliczony. Ale spokojnie, spokojnie, ty sobie. Egzamin. To jest dopiero początek. Jeszcze parkowania nie zrobiliśmy. Nega. Ja jadę, on się śpieszy, no. Nie widzisz, kurczę, żona mi rodzi na tylnym siedzeniu. Proszę. Ale pa, jak zasuwam teraz. Koniec egzaminu. Szóstkę wbijam. Nie nadajesz się, nie nadajesz się na... Pa. Kierowcę. No co ty robisz? Zabijesz nas. Dobra, za pierwszy raz ze mnie nie poszło, ale zróbmy podejście drugie. Mam nadzieję, że pan... Poćwiczyłem troszkę, witam, jak się pan czuje dzisiaj? Bardzo dobrze, proszę, zaczynamy. Zygzak. Nie, no znowu to samo, że na miasto pojedziemy. Ile ja mogę błędów zrobić? Teraz już ostatecznie, teraz już się staram tak, że... Tylko dwa błędy, łączy z placem i w drodze, tak? Wszystko. Otóż to. Dobra, okej. Dobra, zrobimy tak. Tutaj, dobra. Teraz odkręcamy w prawo. Super, super, G, zatrzymujemy. RK, dobra, i teraz tak. Dobra, tu. Jeszcze, pyk. I teraz tutaj trzeba odkręcić. Przewaliłem. Przeburzyłem. Ale... Tylko troszkę. Dobrze, powiedzmy, że zaliczone. Gratulacje, zaraz się udało. O kurde, ale to jest zupełnie co innego niż jazda autem faktycznie. Jedziemy na miasto. Let's go! Plan za nami! Przekroczenie prędkości. Ale gdzie? Było do 60 mogę. Kiedy? No bo 50 to jest ograniczenie, do 10 można przekroczyć bez konsekwencji. Czy nie można na tym? No spróbuj. I będziemy za chwilę parkować po prawej stronie. Zaraz panu pokażę. I proszę zaparkować w wolnym miejscu. No co? Ja bym, kurde, następny raz będę robił zdjęcia, jak pan parkuje. Proszę krzywo. Zjechać. Jedziemy w lewo. Nie widzę. Kamera mi się zmieniła. Nie zastosowanie do znaków. No wiem, że ja miałem pierwszeństwo, ale nie chciałem zobaczyć, że tam ktoś jedzie. Muszę, trzeba brać jakby... Patrz, co tu się wyprawia, no kurde, no ja mam pierwszeństwo, on mi wyjeżdża. No co mam, jak ja mam to potraktować? I tu gdzie? Lewo. No to już powinienem być na tamtym pasie ruchu. Dobra. Proszę się zająć jazdą, a nie komentowaniem. To jest film, na YouTube. No pięknie. Kolizja. Ale ty kurde, gaz do dechy. Jadę to jak trzeba, kurde. Nie zatrzymuję się, nie puszczam sprzęgła. A czyli gazu. Suńcie dupy. Gdzie pan jedzie? Gdzie pan jedzie? Pan chce nas zabić chyba. Nie, ja jadę tutaj. Tu tylko po to, żeby szybko nawrócić sobie elegancko. I pana zaraz. Pana zabije. Nie, teraz słuchaj, teraz patrz to. Coś będzie wyprawiało. Pyk. Let's go. I dajemy ile się da. To zjeżdżam tu, na prawo. Ej! Widziałeś go? O kurde, nie mogę skręcić. Nie chciał mi skręcić. Przy tej prędkości się nie da skręcić normalnie w aucie. Czekaj, już to kurde testuję. Już trudno, nie zdałem, widzowie. No nie nadaje się do tego. Kurde, jakie to jest wąskie. Biegi jeszcze zapomniałeś. No ej! No jaki debil! No ale co to... Jak to potraktować, panie, no? No to nie był stop? No nie, no to jest trzeci pas ruchu, ty... No... Kurde. Dajcie jechać, kurde. KURDE! On ma kiedyś jeździć autem. O kurde, on stęko. Ciężko jest z nim już. Panie! Ja pier... Na rondzie prosto. O kurde! Eś! A wszystko jest pod kontrolą, no jesteśmy na pasie, na tym co trzeba. Panie kochany, on nas zabije. Oj, pójdzie w krzaki chyba. Ale idzie. Gazu. Ej! Nie, no dobra. Nie nadajesz się na kierowcę. Nie nadaje się, no.